Szkoła potrafi być czasem nudna. Nie każdy jest podekscytowany nauką. Niektórzy nie mogą doczekać się dzwonka. Te dwie siostry zamierzają ukryć się na noc w koledżu. Chcą wiedzieć, co tu się dzieje po godzinach. Najważniejsze to nie dać się złapać ochroniarzowi, śliskiemu Nikosiowi. Nazywają go tak, bo kiedyś umył sobie podeszwę mydłem i zsunął się po korytarzu, jakby był na lodzie, aż uderzył w ścianę. Nie trudno go oszukać. Jenny i Emma mają plan. Zamierzają zbudować sekretny pokój w koledżu. Zobaczmy, jak to się potoczy. Najwyraźniej nie potrzebują biurek. Zróbmy to po cichu, żeby nie obudzić śliskiego Nikosia. Nigdy więcej niewygodnych ławek. A Jenny znalazła nawet farbę. Ale nie maluj Emmy. Woli graffiti. Lubi taki rodzaj sztuki. Lubi też przytulanie. Nigdy nie przytulaj artystów. Nie mają czystych rąk. Ulubiona koszula Emmy wydawała się właściwym płótnem dla nowego arcydzieła. Zasłony z gabinetu dyrektora teleportowały się do sekretnego pokoju sióstr. Podłoga tu jest zbyt twarda. Trzeba natychmiast coś z tym zrobić. Ale śliski Niko ma tuzin poduszek na swoje słodkie sny. Każdy sen jest jak bajka. Siostry pomyślały, że mogą pożyczyć kilka poduszek. Najwyraźniej są im bardziej potrzebne. A sny Nikosia są bardzo wrażliwe na wygodę. Dziewczyny też chcą, żeby wszystko było miękkie i wygodne. Jenny też bardzo lubi bitwy na poduszki. Uwagę E-Girl zwróciła lampka na biurku w gabinecie nauczyciela. Ich sekretna kryjówka bardziej jej potrzebuje. Ale z jakiegoś powodu nie działa. W czym problem? Może to wina żarówki? Jenny potrząsa nią, mając nadzieję, że zadziała. Ale może lepiej ją podłączyć. To dobry pomysł. To znacznie lepiej. Teraz sekretny pokój ma idealne oświetlenie do selfie. Ale Jenny wzięła lampę i nie chce się nią dzielić. Więc jej siostra postanowiła zrobić własną lampę. I tak nikt w klasie muzycznej nie gra na puzonie. Nikt nie będzie zły, że Emma zrobiła sobie z niego lampę. Teraz może zanurzyć się we wspaniały świat literatury. Hej, Jenny próbuje wszystko zepsuć. Może też obudzić śliskiego Nikosia. Ale nie Emmę. W słuchawkach słucha szumu oceanu. Siostry są już głodne. Dzisiaj na kolację mają ciasteczka. Jenny jest gotowa zjeść je zaraz po wyjęciu z opakowania wraz z ręką siostry. Ale nie zapomnijcie zachować ciszy. Śliski Nikoś może się obudzić. Kto wiedział, że ciasteczka są takie głośne? O rany, Nikoś się obudził. Rusza na łowę. Jego dzisiejszą zdobyczą jest kubek mleka i ciastko, którego jakoś mu się zachciało. Idealny posiłek do gry We Bare Bears. I co z tego? Nie wszyscy dorośli oglądają wiadomości. Siostry po raz pierwszy są na siłowni. Spodobał jej się rowerek. Wyobraża sobie, że jedzie po głowach wszystkich facetów, którzy ją skrzywdzili. Kibicowała za głośno. Nikoś je złapie! A może sam chce iść na siłownię? Ma teraz zaplanowany trening. Nie uwierzycie, ale on naprawdę dba o figurę. I trendy w odzieży sportowej. Emmie udało się ukraść skakankę z siłowni. Może być piękną ozdobą sekretnego pokoju. Uważa, że nie ma nic piękniejszego niż jej imię. Teraz wszyscy zobaczą, kto jest właścicielem tego sekretnego pokoju. Praca ochroniarza jest trudna i pełna niebezpieczeństw. Musisz być zawsze gotowy do walki. Na przykład w korytarzu porusza się obraz. To nie pierwszy raz. Uczelnia powstała na starym cmentarzu. Nikoś ma spore doświadczenie z duchami. Jego najlepszym przyjacielem z dzieciństwa był Kacper. Jest wrażliwy na zjawiska paranormalne. Ale nie taki wrażliwy jak na pączki. Emma znalazła na półce szachy. Ale nie ma planszy. Nikoś próbował wyciąć wszystkie czarne kwadraty, bo mu przeszkadzały. Emma będzie musiała sama zrobić nową planszę. A jej siostra jej pomoże. Taśma malarska oznacza pudełka. Pozostało już tylko malowanie. Emma to prawdziwa artystka. Z łatwością rysuje szachownicę. A teraz możemy grać. Czyja strategia jest silniejsza? Emmy czy Jenny? Jenny zawsze ma podstępny plan wygranej. Jest trochę agresywny, ale tak, dokładnie o to chodzi. Zwycięstwo! Śliski Nikoś idzie na obchód. Wszystko musi być idealnie.
Marzę o tabliczce ze swoim zdjęciem jako najlepszy ochroniarz w historii. O, Emma, jak się tu dostała? Może Nikoś zjadł za dużo pączków i cukier spowodował halucynację? Panikuje. Myśli, że to duch. Zdrzemnie się, gdy tylko skończy swój obchód. Ale jego plany się zmieniły. Ktoś zostawił ślady stóp na siłowni. To wygląda na nową sprawę dla naszego detektywa. Śliski Nikoś jest na tropie, kierując się do kryjówki przestępców. Będzie zaskoczony, kiedy się złapie. Jest jak pies goniący własny ogon. Woźny już zaciera ślady zbrodni. Nikoś nie spodziewał się, że na niego wpadnie. To nie może się dobrze skończyć. Walka jest brutalna. Chłopaki dają z siebie wszystko. Woźny od zawsze nienawidził śliskiego Nikosia. Strażnik zawsze zostawia brudne ślady butów. Siostry przeszły przez szkołę, aż dotarły do gabinetu dyrektora. Emma boi się przekroczyć te granice. Poza tym drzwi są zamknięte. Ale Jenny nigdy się nie poddaje. To nie w jej stylu. Najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka przyszła jej do głowy, to kradzież kluczy Nikosia. Dziewczyny podejmują duże ryzyko. Powinny były odłączyć klucz, zamiast ciągnąć cały pęk kluczy po kampusie, kiedy strażnik spał. Mógł się obudzić w każdej chwili. Emma ćwiczy na swojej 6-miesięcznej siostrzenicy, jak usypiać dzieci. Bramy są otwarte. Kontynuujmy. Nikoś obudził się na korytarzu zdziwiony, ale jest do tego przyzwyczajony. Jest lunatykiem. Jenny zawsze chciała być jakąś szefową. W głębi serca jest liderką. Dziewczyny przypadkowo coś nacisnęły i szafka zaczęła się ruszać. Panikują. Och, teraz to wszystko ma sens. Dyrektor ma swój własny sekretny pokój. I co z tego? Każdy kocha sekretne pokoje. Siostry uwielbiają oglądać filmiki Trum Trum Trick. Ale o, w tablecie zabrakło mocy. W najgorszym możliwym momencie. Ale nie porzucą nadziei. Dziewczyny zdecydowały, że mogą oglądać YouTube'a na komputerze śliskiego Nikosia. A raczej śpiącego Nikosia. O, bajki, świetnie. Teraz możecie wziąć popcorn i się delektować. Najważniejsze to nie obudzić ochroniarza. Ups. Dziewczyny mogą zostać złapane. I tak by było, gdyby Nikoś był bardziej uważny w pracy. W swoich snach jest szczęśliwym sługą. Siostry potrzebowały do czegoś jego pałki, a Nikosiowi wystarczy poptup. Dziewczyny postanowiły się zabawić. Ale śliski Nikoś się obudził. Był zaskoczony. Od jakiegoś czasu już marzył o poptupce. Najwyraźniej dobra wróżka usłyszała jego życzenia. Praca ochroniarza jest poważniejsza, niż się wydaje. Czasami kubki znikają nam spod nosa. Nikoś znowu obwinia duchy. Zazwyczaj zwracają wszystko po zużyciu. Tak było z kubkiem. Ale po co im jego kapelusz? Nikoś dziwnie się bez niego czuje. On wariuje. Grozi mu utrata reputacji. Och, wrócił, dzięki Bogu. A teraz potrzebują kluczy. Ale dlaczego? Duchy mogą przechodzić przez ściany, prawda? Może to nie duchy, tylko siostry Eagle i Soft Girl. Teraz mogą otwierać wszystkie drzwi, ale potrzebują kluczy do dekoracji. Zrobiły abażur do swojej girlandy. Wszystkie kamery bezpieczeństwa na posterunku Nikosia pokazują ruch. To duchy! Jest przerażony! Musi od razu wykonać rytuał oczyszczający. Ale na szczęście to tylko zły sen. Musi przestać czytać Stephena Kinga. On nie tylko śni, on widzi różne rzeczy. Nikoś jest już zdezorientowany, co jest prawdą, a co snem. Na korytarzu wpadł na prawdziwe duchy. To tylko Jenny i Emma. Zaplątały się w prześcieradła. Więc śliski Nikoś rozwiązuje tę skomplikowaną sprawę, bo to prawdziwy profesjonalista. Dziewczyny będą miały ogromne kłopoty. Teraz będą musiały być ochroniarzami. A tak swoją drogą stał się im Nikoś. Przyłapali go na wklejaniu gumy pod biurko. A teraz Emma i Jenny będą dla niego pracować. Niektórzy stają się duszą towarzystwa dzięki poczuciu humoru. A inni chcą być w centrum uwagi ze względu na swój status. Błyszcząca biżuteria i bogactwo nie zachwycą wszystkich. Prawdziwej Emma jest pewna, że jest królową szkoły. No ale szkoła jeszcze nic o tym nie wie. Stara się wyglądać idealnie. To jej główny problem. Biedactwo nawet nie podejrzewa, że nie należy oceniać książki po okładce. Emma jest zdesperowana i nie wie, jaką wybrać sukienkę. Jej logaj też kompletnie nie wie, o co chodzi. Ale bądźmy szczerzy, odpowiada mu bycie księciem przebranym za księżniczkę. Bogata dziewczyna ciągle popisuje się diamentowymi dodatkami.
i naśmiewa się z biednej. Teraz będzie egzamin końcowy i zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Jenny ściągała i teraz skończyła swoje zadanie. I nawet dzieli się z resztą, podczas gdy Emma patrzy na swoją biżuterię. A oto wyniki testu. Wszyscy dostali piątki, z wyjątkiem bogatej ślicznotki. Jest zła, jest bardzo niezadowolona z takiej oceny. I jest gotowa coś z tym zrobić. Ale ocena napisana brokatem jest znacznie lepsza. Emma nie jest zadowolona z jadłospisu w stołówce. Od 20 minut się zastanawia, aż zrobiła się za nią ogromna kolejka. A tłum wymknął się spod kontroli. Przerwa wkrótce się skończy. I jeszcze nie zjedli. Jenny wie, jak odwrócić uwagę bogatej dziewczyny. Nie może odmówić diamentów. Nawet jeśli są fałszywe. Ale dowie się o tym za późno. Ona nawet nie wie, co jest w środku. Wyraz jej twarzy był bezcenny. Ale teraz nie każe wszystkim czekać. Emma nie ma żadnych przyjaciół. Nikt tak dawna do niej nie pisał, że jej telefon pokrył się pajęczynami. Ale wszyscy cały czas wysyłają wiadomości do biednej dziewczyny. Nie ma ani chwili wytchnienia. Emma tylko śmieje się z jej taniego telefonu, który rozładowuje się po 5 minutach. Do szkoły dostarczono prawdziwą koronę królowej Anny. Nikt nie może dotknąć tego rzadkiego eksponatu. Jak to możliwe, że na głowie Emmy nie ma wspaniałej korony? Teraz chce tego bardziej niż czegokolwiek na świecie. Lojalny sługa dostanie wszystko, czego potrzeba. System bezpieczeństwa jest taki sam jak w kuchni Emmy. Nikoś wielokrotnie go mijał w drodze do lodówki. Jeśli wyobrazi sobie, że korona to kanapka, to wszystko będzie okej. Ale korona to tylko hologram. Bogata dziewczyna jest wściekła na takie wieści. Ale gdzie jest prawdziwa korona? Możemy się tylko domyślać. Wow, Jenny ma taką fajną torbę. Sama ją zrobiła. Emma stara się zwrócić na siebie uwagę torebką. To najnowszy model domu mody Trum. Ale nikogo to nie obchodzi. Irytuje ją obojętność innych. Nikoś uznał, że torebka szefowej potrzebuje więcej blasku. Diamentów nigdy za wiele. Emma powinna zawsze błyszczeć. Ta torebka stała się za ciężka dla tej małej damy. Ale teraz wszyscy na nią patrzą. Nie chciała tego rodzaju uwagi. Ale nawet ten silny gość nie może podnieść jej torebki. Przyjaciele robią sobie selfie. Nikt nie zawołał Emmy. To naprawdę niesprawiedliwe. Sama robi sobie zdjęcie i oczywiście wygląda na zbyt smutno. Nie możesz tego wrzucić na Insta. Drogie dodatki zawsze rozweselają bogatą dziewczynę. Osobisty fotograf przesadził z lampą błyskową. Wszyscy dosłownie oślepli i nie mogą znaleźć wyjścia. Emma jest pewna, że jej uroda miała na nich taki wpływ. Nowa zabawka bogatej dziewczyny to wspaniały diament. Każdy musi to obczaić i pozazdrościć Emmie. Ale wszystkie oczy skierowane są na organizer, który zrobiła Jenny. Uczniowie byli pod większym wrażeniem tego niż kamieni szlachetnych. Głupcy. Jenny ma tak mało pieniędzy. Jej bieda bawi Emmę. Jest na swój sposób dziwna. Może sobie pozwolić na najdroższe ciasta. Ale nie ma jeszcze normalnego służącego. Niezdarny Nikodem wszystko upuścił. Kolejny dobry dzień jest zrujnowany. Emma prosi o marker do podkreślenia tematu lekcji. Jenny zawsze chętnie pomaga swojej koleżance. Emma nie mogła zignorować okropnych paznokci sąsiadki. Jenny czuje się trochę zawstydzona, ale ubóstwo Jenny tylko ją wzmacnia. Zamierza poprawić swój manikir tekturą. Tak, dobrze słyszeliście. Tekturą. Emma ma swoją osobistą manikurzystkę. Jak myślisz, czyj manikir jest lepszy? Daj nam znać poniżej. Nic tak nie zbliża jak wspólny obiad. Emma postanowiła dać swoim koleżankom z klasy najdroższe hamburgery. Jenny pozostała głodna. Nie dostała niczego od bogatej koleżanki. Wygląda na to, że hamburgery mają niespodziankę. Dlatego są takie drogie. I nic nie może uratować zęba Andy'ego. Pani Ruby poprosiła wszystkich o przyniesienie laptopów na zajęcia. Emma ma oczywiście diamentowego laptopa. To limitowana edycja. Jenny używa laptopa z kartonu. Sama go zrobiła. Koledzy z klasy to uwielbiają. Z wyjątkiem bogatej dziewczyny. Te, które łatwo zniszczyć wodą. Ale niezdarny woźny znalazł mi jeszcze bardziej niezdarnego lokaja, Nikosia. I jak zawsze to zemściło się na Emmie.
Nie wolno przynosić takiej broni do szkoły. Bogaczka jest pewna, że można wyrwać faceta na piękne błyskotki. Ale ten prostak nic nie wie o drogocennych kamieniach. Ani o pięknie. Jak możesz nie widzieć, jak ładna i bogata jest Emma? Poza tym jest bardzo hojną dziewczyną. Nikt jej nie docenia. W drogim długopisie Emmy skończył się atrament. Nie będzie pisać długopisem swojej biednej koleżanki z klasy. Ma pomoc w takich sytuacjach. Nikoś robi wszystko sam. Jenny znów dostała piątkę. Świetna robota! Emma też dostała piątkę. Ale to nie jest jej ocena. W klasie jest nowy piątkowy uczeń. Nikoś, gratulacje! A Emma będzie musiała sama napisać test. Tekturowa szafka Jenny jest całkowicie zepsuta. Próbuję ją zamknąć od 20 minut. Ale bogata dziewczyna może otworzyć swoją szafkę jednym guzikiem. Emma uważa, że kłótnia Jenny z drzwiami szafki jest zabawna. Ale dobry kolega zawsze pomoże swojej koleżance. Jej koleżanka z klasy uważa, że to niesprawiedliwe. Ona też chce dobrego kolegi, który by się nią zaopiekował i obudził w niej miłość pocałunkiem. Tak jak w bajce o Rozpuncę. Ale jest zbyt kapryśna, by być szczęśliwa. Zobacz, jaki pierścionek ma Jenny. Sama go zrobiła. Emma też ma się czym pochwalić. Ma taki ogromny diament. Niewiarygodne. Jenny zaprasza koleżankę z klasy na wspólny obiad. Wygląda na to, że diament jest za duży. Emma będzie musiała zostać i rozwiązać jeszcze kilka problemów. Aby zyskać aprobatę kolegów z klasy, Emma postanowiła urządzić wielką imprezę. Wydrukowała zaproszenia i nadmuchała balony. A właściwie Nikoś to wszystko zrobił. Ale nikt nie chce przyjść. Coś jest nie tak. Czy wszyscy aż tak bardzo nienawidzą Emmę? Niko znalazł rozwiązanie. Może po prostu wszystkich przekupić. Najważniejsze jest to, żeby Emma nie połapała się, że próbuje przekupić jej przyjaciół. Nie ma nic za darmo. Emma nie może uwierzyć własnym oczom. Będzie miała prawdziwą imprezę! Goście trochę się spóźniają. 2 godziny? I to wszyscy. Pewnie mają dobre powody do spóźnienia. Emma była tak zdenerwowana, że się popłakała. Klejnotami? O, pierwszy gość! Nie płacz! To nie ta impreza. Co za niegrzeczność. Spójrz, Jenny nie przyszła do Emmy z pustymi rękoma. Teraz ma koleżankę. I oczywiście musimy zrobić zdjęcie. Inaczej nikt w to nie uwierzy. Każda ręka ma 10 palców z 10 niebezpiecznymi długimi pazurami. Są ostre jak brzytwa. A co jeśli takich rąk jest więcej? Jak możesz wydostać się z tej pułapki? To koszmar! Ach, to naprawdę tylko koszmar, który przeżywa Niko. A może nie? Oto pierwszy problem, który napotyka Nikoś. Ekran dotykowy jego telefonu nie chce go słuchać. Jenny jest taka szczęśliwa. Dokucza Nikosiowi. Życie Jenny zmieniło się całkowicie bez jej długich paznokci. Nie może się teraz podrapać, kiedy coś ją swędzi. Jej długie paznokcie były do tego idealne. Ociera się plecami o meble jak niedźwiedź w lesie. Ale to nie pomaga. Może drzwi będą dobrym drapakiem? Ups! Nikoś tu jest. W idealnym świecie to Nikoś podrapie ją po plecach. I będzie szczęśliwa. Nikoś jest na siłowni, żeby poćwiczyć. Jest w nastroju do boksowania. Ale nowe paznokcie uniemożliwiają mu założenie rękawiczek. Ale Nikoś nigdy się nie poddaje. Świetnie rozwiązuje problemy i używa nożyczek, aby uratować sytuację. Teraz jest bokserem Wolverine. Nikt go nie pokona. Znokautuje i podrapie konkurencję. Unosić się jak motyl. Żądlić jak Jenny. Bez paznokci Jenny dosłownie musi nauczyć się od nowa używać rąk. Nie może dojść do końca taśmy. Próbuje czegoś innego. Ale to też nie działa. Gdyby tylko miała długie, ostre paznokcie jak Nikoś. Nie ma mowy. Zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wygrać ten zakład. Świetny pomysł! Z
zwiąże Nikosia taśmą. Ach, syndrom sztokholmski. To na pewno mu pomoże. Niko chce zaimponować Jenny romantyczną kolacją. Ale jak ma dodać czegoś szczyptę? Dokładnie! Jego paznokcie będą świetnym mikserem. O tak! Niko jest dumny z siebie. Jenny idzie na spacer. Sprawdza prognozę pogody, żeby dobrać strój. Na dworze jest zimno, więc musi założyć coś ciepłego. O tak! Tak jest lepiej. To jak ogrzanie rąk przy kominku odrobiną gorącego kakao. Niko też szykuje się do wyjścia. Najpierw musi się ogolić. Ale ma problem. Jego paznokcie nie pozwalają mu trzymać brzytwy. Poczekaj! Paznokcie to brzytwa! Niko może wziąć sprawy w swoje ręce. Tak jest lepiej. A co ze szkłami kontaktowymi? Jak ma je wyciągnąć? Paznokcie mu przeszkadzają. Może Nikoś w ogóle nie potrzebuje kontaktów. Okulary naprawdę uwydatniają jego kości policzkowe i szczękę. A Jenny wciąż nie jest przyzwyczajona do życia bez paznokci. Ogląda na YouTubie lifehacki, jak myć ręce bez długich paznokci. Normalne mycie rąk zamienia się w całą produkcję. Nikosiowi to się podoba, ale Jenny nie może przestać. Niko przyciąga całą uwagę na siłowni, a raczej jego długie paznokcie. Oto pierwsze wyzwanie. Zdejmowanie ciężarów ze sztangi. Ale Nikoś jest przekonany, że paznokcie to zaleta, a nie wada. Potrzebuje tylko więcej talku. Podszyj i do boju. Nikt nie będzie śmiał się z jego paznokci, jeśli będzie tak umięśniony jak Hulk. Nikoś przyzwyczaja się do swoich pazurów. Robi nowe selfie, żeby pochwalić się swoim nowym lookiem. O-o! Jeden z pięknych paznokci Nikosza jest złamany i nie może go znaleźć. Zadzwoń po pomoc! SOS! Niko ma nadzieję, że policja zrozumie sytuację. Tylko oni mogą go uratować. Rozpoczyna się operacja. Muszą zbadać każdy cal tego miejsca, aby znaleźć brakujący paznokieć. Oto jest! Nie, ten paznokieć jest na jego dłoni! Potrzebujemy jeszcze jednego. Wygląda na to, że nawet najlepsi detektywi tu nie pomogą. Typowe. Portfel Jenny jest pusty. Szkoda. Widzi monetę na stole. Ale jak może ją wziąć bez długich paznokci? Jak mają podnieść? Uwierz w siebie i skoncentruj się. Niko jej pomoże. Z łatwością podnosi monetę. Jenny jest wdzięczna. Ale Niko uważa, że moneta nie powinna trafić do jej portfela. Tylko do ich skarbonki. Czy Jenny naprawdę zostanie z niczym? Dowiemy się później. W międzyczasie Jenny zamierza ozdobić swój notatnik uroczymi naklejkami. Ale jak miała je zdobyć? Będzie musiała je jakoś odebrać. Jak z jej paznokciami, których już nie ma. Niko tu jest. Ma teraz niesamowite paznokcie. Ale nawet one nie są wystarczająco silne, aby wziąć naklejki. Może użyjemy magii? Czy już prawie tu jesteśmy? Nie, ta misja jest niemożliwa. A może magia działa, gdy nikt nie patrzy? Czas na pranie. Załaduj pralkę, wybierz odpowiedni tryb. Ups, paznokcie Nikosia przeszkadzają.
Może się udało, a może on wariuje. Co się stało z bluzą Nikosia? Będzie musiał ją oddać krasnalowi w zamian za garnek złota. Jest gwizdek startowy i zaczyna się wyścig. Jenny i Niko są na ostatniej prostej. Biegną z prędkością światła. Idą łeb w łeb. I dobiegają do mety. W tym samym czasie sędziowie są zdezorientowani. Ale ostatnie ujęcie pokaże, kto wygrał. Paznokcie Nikosia zrobiły to pierwsze. Zdobywa trofeum. Jutro będzie we wszystkich gazetach. Jenny jest taka zdenerwowana. A Niko cieszy się ze swojego zwycięstwa. Zwycięzca bierze wszystko. Nikoś próbuje wymyślić sposób na ukrycie swojej torby z pieniędzmi przed Jenny. Chce je wydać na nową konsolę do gier. Więc chowa gotówkę na dnie basenu. Ale Jenny potrafi wyczuć pieniądze nawet przez wodę. Niezły łów! Nikoś zauważa, że brakuje mu pieniędzy, więc musi się lepiej zabezpieczyć. Jenny boi się psów, zwłaszcza podwodnych. Teraz pieniądze Nikosia są bezpieczne. Jenny próbuje ukraść kilka banknotów. Ale czeka ją niespodzianka. Podwodny pies! Nikoś opala się przy basenie i pilnuje swojej młodszej siostry. Ale ona już ma plan zemsty. Ten spiłowany bitcoin może z łatwością zatopić łódź jej brata. Ahoj! Nikoś się tego nie spodziewał. Jenny na początku jest zadowolona, ale jej brat naprawdę tonie. Masz tu deskę ratunkową, ale dla Nikosia to za tanio. To nie jest na jego poziomie. Nikoś czyści basen. Spójrz na te wszystkie sztabki złota. Jak one tam trafiły? Jenny nie może uwierzyć własnym oczom. Teraz Nikoś jest jeszcze bogatszy. Z tego basenu można wyłowić fortunę. Jenny też chce spróbować. O, coś złapała. To jest popyt. Ale nawet nie jest złoty. Jej brat znowu spłatał jej figla? Tak. Zabawne. Nikoś mógłby liczyć swoje pieniądze w nieskończoność. To go odpręża. O, znalazł coś nowego. Złoty bitcoin. Jenny chce zarobić trochę kasy, więc prosi go, żeby się podzielił. Jenny sugeruje, żeby zasadzili bitcoina w ogrodzie, aby wyrósł na całe złote drzewko pokryte bitcoinami. Nikoś jej nie wierzy, ale chce spróbować na wszelki wypadek. Bo co jeśli stanie się szalenie bogaty? W międzyczasie Jenny będzie pilnować jego pieniędzy. Nikoś znalazł idealne miejsce na swoje złote drzewko. Sadzi monetę i czeka. Ale wcale nie spodziewał się, że Jenny tu będzie. Z łatwością wykopuje monetę. Nikoś jest w szoku. Myślał, że jego złote drzewo zapuszcza korzenie. Teraz musi podlewać swoje drzewko pieniędzy. Rodzeństwo gra w badmintona. I świetnie sobie radzą. Ale Jenny nie może się doczekać kolejnego pranka. A co jeśli zmienię lotkę na złotą? Surf! Prosto w oko Nikosia. To musiało boleć. Ale limo jest złote. Nikosiowi to się bardzo podoba. Walniesz mi też w drugie oko? Nikoś jest głodny i chce czekolady. Gdy rodziców nie ma w domu, może jeść co chce. Zapomniał gdzieś swojego telefonu. Jenny zaczyna grzebać w obiedzie swojego brata. Nikoś wie, że Jenny zjadła jego złotą czekoladę. Ale ona zaprzecza zarzutom. Czekaj, co ona ma na sobie? To był przypadkowy prank. I co z tym zrobisz, Nikoś?
czas przetestować moją nową deskę surfingową. Nikoś przegania siostrę, żeby zostawiła go w spokoju. Jenny to się bardzo nie podoba. Za kogo uważa się Nikoś? Wygląda na to, że Jenny planuje zemstę. Nikoś ledwo utrzymuje się na swojej desce. Ześlizguje się z niej, a nie unosi na falach. Dlatego, że Jenny posmarowała ją kremem z filtrem przeciwsłonecznym. I siebie też!